Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani wierni, przed chwilą usłyszeliśmy słowa świętego Pawła, który pisząc list do Filipian, zapisał takie zdanie: niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. I to zdanie, myślę, że dotyczy każdego człowieka. Ale niestety, jakże mało ludzi ma na oku sprawy drugich z miłości do tych osób. Nawet i myślę, że w postawie naszej, kiedy zrobimy rachunek sumienia, większość spraw, które mamy na oku bliźnich, nie wypływają z miłości. A co oznacza mieć sprawy cudze na oku, bez miłości? To jest wszelkiego rodzaju obgadywanie, plotkarstwo, zawiść. To wszystko, czym się interesujemy u bliźnich, ale wcale nie dla ich dobra. A przecież święty Paweł napisał te słowa nie po to, żebyśmy wtrącali nos w cudze sprawy, ale chodzi o to, żeby zainteresować się drugim człowiekiem, żeby go wspomóc, troszczyć się o bliźnich, a nie przechodzić obojętnie. Zresztą z tego wynika kontekst jego słów. Dzisiaj w sposób szczególny czcimy świętą siostrę Faustynę i dlatego chciałbym, abyśmy popatrzyli na jej wzór życia, a może ona nas pod tym względem wiele nauczyć. Maria Tarnawska, która napisała życiorys siostry Faustyny, książkę o jej życiu, napisała tak: Pan Bóg tak stworzył świat, że dając innym, wzbogacamy się sami. Nasza własna dusza wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości naszej miłości dla bliźnich. Więc i siostra Faustyna, pochłonięta problemami zbawienia ludzi na tym końcowym odcinku ich życia, równocześnie sama rozwija się i wzbogaca wewnętrznie. A więc ten, kto potrafi wobec bliźnich usłużyć im, oddać im serce swoje, otrzymuje w zamian tyle samo, a czasami jeszcze więcej. A więc nasz rozwój duchowy wzmaga się pod wpływem właśnie dobroczynności, miłosierdzia, które świadczymy innym, naszej postawy ofiarności i miłości wobec innych. Skąd siostra Faustyna miała na to siłę? Bo wiemy, że ona wykonywała różne posługi w zakonie, niekoniecznie wzniosłe, bo pracowała w kuchni, pracowała na furcie, pracowała wśród chorych. A więc takie posługi, do których raczej się nie garniemy. Ale w tych najdrobniejszych sprawach, jakże można wiele okazać miłości, przygotowując posiłek, przecież można włożyć w to wiele miłości, mimo że tego nikt nie zauważy. My wiemy, skąd siostra Faustyna czerpała te siły, tę moc ducha, ponieważ zapisała w swoim dzienniczku swoje przeżycia wewnętrzne, a więc znamy jej głębie duszy, tyle ile oczywiście ujawniła. I tak napisała święta siostra Faustyna w dzienniczku: O Jezu miłosierny, oddaję Ci całą istotę moją, przemień mnie w siebie i uczyń mnie zdolną do pełnienia we wszystkim Twojej świętej woli. Udzielaj mi swojego życia Bożego, niech Twoja czysta i szlachetna krew pulsuje całą mocą w moim sercu. I na innym miejscu napisała takie słowa: Przemień mnie w siebie, Jezu, abym była żywą ofiarą i miłą Tobie. Pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników. Ofiara mojego ducha,
kryje się pod osłoną ciała. Oko ludzkie nie dostrzega jej, dlatego jest czysta i miła Tobie. Święta siostra Faustyna uczyniła taką ofiarę Panu Bogu, ofiarowała swoje życie za wszystkich biednych grzeszników. I wiemy, że doświadczała wielu cierpień z tego powodu, wiele ofiar musiała ponosić i dlatego też krótko żyła. Pan Bóg przyjął ofiarę jej życia po to, by nieść pomoc biednym grzesznikom. Ale by było to możliwe, byśmy mogli tak ofiarnie służyć, to musimy uczynić to, co siostra Faustyna, wewnętrznie, nie na zewnątrz. Wszystko musimy uczynić wewnętrznie, tak żeby oko ludzkie tego nie widziało. To jest pierwsza sprawa, najważniejsza. Nie możemy się spodziewać nagrody i odbierać jej tutaj na ziemi. Musimy to uczynić, by oko ludzkie tego nie widziało. Oczywiście ono może to zobaczyć, bo wiele posług wykonujemy na zewnątrz, ale my musimy starać się to skryć i tylko, żeby Pan Bóg to wiedział, bo inaczej odbierzemy nagrodę tutaj na ziemi. I druga sprawa to jest ofiara i połączenie się, zjednoczenie się z Bogiem. Pięknie napisała siostra Faustyna, żeby w jej żyłach płynęła czysta i szlachetna krew Zbawiciela. Dzieje się tak, kiedy korzystamy z sakramentów, bo one przecież wypłynęły z boku Chrystusa na krzyżu, z Jego przebitego boku. Wszystkie sakramenty stamtąd wzięły początek. A więc jeżeli chcemy czerpać z krwi Chrystusa, musimy przystępować do sakramentów. Przystępując do nich, napełniamy się czystą i szlachetną krwią Chrystusa, która pulsuje w nas. I wtedy możemy stać się ofiarą żywą, tak jak Chrystus stał się ofiarą. Ale musimy to czynić bezinteresownie, tak jak zresztą zaleca i poleca nam to dzisiaj Chrystus w Ewangelii, mówiąc do tego, kto go zaprosił na ucztę, żeby nigdy interesownie nie czynił nic, ale zawsze bezinteresownie, bo miłość czysta jest bezinteresowna. Mamy oczekiwać dopiero nagrody w niebie i to takiej, jaką Pan Bóg będzie chciał nam dać. On sam jest sędzią sprawiedliwym i odda każdemu sprawiedliwie. I Jemu się polecajmy. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.